Siemanko, kochani, witam was wszystkich. Cóż mogę rzec? No, byłem dzisiaj na rybkach. Powiem tak, pogoda fajna, trochę mroziło. Taki lekki przymrozek był rano. Połowiłem, no ja wiem, z półtorej, dwie godziny może porzucałem echo. W tym, że no, nie wytrzymałem nerwowo. Barki lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. A to jest woda. Jedyna woda, której w tej chwili jest udostępniona do spinningowania, to mnie chociaż sobie wrzucam, potrenuję. No taka prawda, no. Chciałem tam próbować inne techniki na sandaczach, chciałem popróbować dropshotem, jakiegoś boczny trok, może rigdzik czy coś, kochani, tam jest tak kamieniście, tak kamienie, że tam ze sklepem wędkarskim pojechać to byłoby chyba mało. Co rzut, to zaczepie, więcej odstrzeliwania, wyszarpywania, ciągania, no nie. Po prostu opad na lekkiej główce to jeszcze idzie tam jakoś połowić, no i ewentualne łowienie w toni. No ale dobra, dałem sobie spokój. Co dzisiaj chciałem powiedzieć, kochani? Chciałem wam zaprezentować przynętę, oczywiście rozumiem, kochani, to nie jest reklama. Kiedyś na Facebooku zobaczyłem reklamę tych przynęt, kochani. Tych przynęt to jest Bionic Bite. Nazwa Load 4, pisze się Loach. Nie wiem z angielskiego mocarz, to ja nie jestem, także nie jestem pewien, jak to przeczytać. Loach przez CH4. Ale powiem wam, co ujęło mnie, to jest jakaś inna generacja w ogóle, nowsza generacja przynęt gumowych i będzie spinning całkiem inaczej, kochani. Bez żadnych jigów, bez żadnych główek. Do zbrojek i tak dalej. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Dlaczego mnie tak zainteresowały te przynęty? One mają 10,5 cm, czy 10,5 cm. I kochani, one ważą po 6 gram każda, czyli wędką ultralightową, może taką do 7 gram, można spokojnie sobie łowić. Co ciekawego, jak uzbroić takie coś, kochani? Ja też wiem, w początku głowiłem się, chociaż na filmiku już widziałem, potem nie za bardzo wiedziałem jak. Uzbroiłem, o proszę, kochani, to jest sam haczyk, jak widzicie. Tutaj w tej chwili zastosowałem haczyk, to jest tylko taka prowizorka na tą chwilę, żebyście tylko zobaczyli, o co chodzi. To jest haczyk Kamatsu dwójeczka i zobaczcie, to jest guma z takim, o, tu jest metalowy otwór w środku, zaraz żebyście lepiej widzieli, pokażę go, o. Wystarczy przeciągnąć, widzicie jak ona w ogóle lata, ona jest tak mięciutka, że klękajcie na lody. I teraz to robimy. Zbrojenie dziecinnie proste, tylko zbroimy odwrotnie. O. I przynęta gotowa, kochani, do użycia. O, zaraz, żebyście lepiej widzieli. Przynęta jest gotowa do użycia. Co w niej jest ciekawego? Ha, kochani, co mnie w niej ujęło? Bo ja na reklamy jestem raczej naprawdę bardzo odporny, że mi tam coś pokażą, to już bierze. Ja się nieraz w życiu naciąłem na reklamach, także potem jak w rzeczywistości okazało się co innego, ale co mnie ujęło? Jej ruchy. Zaraz wam, kochani, pokażę. To naprawdę jest coś nowego. Po prostu ja już nie mówię, że trzeba lecieć i kupować to, bo ja będę to testował. Ja to będę testował, zobaczymy jaka to będzie skuteczność w wodzie i tak dalej. Na pewno wam powiem, pokażę i tak dalej. W każdym razie chcę, żebyście wiedzieli w ogóle, że takie coś jest. To jest Bionic Bite, bite gumowa, czyli dużo. Już nawet jak ją położę na ręku, oj, inaczej będę musiał pokazać, żebyście zobaczyli, jak ona. Weźmiemy jak sobie to? Na to. Teraz zrobimy zbliżenie. Jeszcze trochę inaczej. O. Widzieliście, jak jest uzbrojona i ona
wykonuje w wodzie takie ruchy. Ja leciutko przyblokuję, bo wiadomo, że w wodzie to woda postawi opór, one tu nie potrzebuje leciutkiego oporu. I proszę, zobaczcie, co ta przynęta robi. Można od góry, ona się nada też do wertykala, ale też można, ja wiem, że ta prezentacja może nie za bardzo, jak będę łowił nad wodą, to spróbuję zrobić zdjęcia podwodne i myślę, że to będzie lepiej widać, ale myślę, że ta że ona ma bardzo duży potencjał. Także jak widzicie, kochani, jest to naprawdę ciekawa przynęta, ale co mogę powiedzieć teraz, wszystko dalej. Oczywiście w 5 wersjach kolorystycznych. I powiem wam naprawdę, że ona i do wertykala się nadaje, jest tak mięciutka, no skacze jak wściekła dosłownie. I udana się do łowienia w toni, przy dnie oczywiście, praktycznie wszędzie. I można rzucić z dalszego wyrzutu i lekko podciągać, a można zrobić wertykala i będzie to samo. Akurat na moim filmiku to jest tak. O. Oczywiście woda robi opór, ten, który ja zaraz podaję lekko, ale widzicie? Te ruchy mogą być bardzo kozackie do skuszenia drapieżnika, dlatego myślę, że to może być bardzo ciekawe, bo ja lubię, sami wiecie, że ja lubię mówić bardzo lekko lubię mówić, a tutaj praktycznie zero ołowiu, to jest 6-gramowa, delikatny sprzęt, naprawdę musi być delikatny sprzęt, i myślę, że może być ciekawie. No, powiem wam szczerze tak. Potestuję, zobaczymy i wtedy będziemy wiedzieli, będę mógł coś więcej powiedzieć. W każdym razie chciałem powiedzieć, pokazać wam, że coś takiego w ogóle jest. Jak, w jakim kierunku idzie wędkowanie, jak pomysły na wędkarstwo i tak dalej. Pamiętam, jak pokazywały się mandule, pamiętam, kiedy weszły czemburaszki i tak dalej. Teraz wchodzi jakaś generacja przynęt Bionik. No, może one gdzieś już tam były wcześniej. Ja myślę, mimo tego, że się interesuję, ja wcześniej nie widziałem. Także zobaczymy, czy to jest coś warte, czy nie. Myślę, że powinno działać. Ale zabawa może być fajna, dlatego mówię, potestuję na te. Myślę, że w czerwcu już będę tak próbował na to łowić. O koniec, no i na pewno jesienią. Także, no, będziecie wiedzieli, kochani. Będziecie wiedzieli, na pewno dokładnie będziecie wiedzieli, jak to wszystko będzie wyglądało. Przynęta jest ciekawa, ma fajne te takie kopiące ruchy, takie podskoki, a czym głębiej się opuści nawet na te parę metrów, woda stawia opór, to ona będzie skakała jak wściekła tam pod wodą. Także, no, zobaczymy. Ja wiem, że na filmach reklamowych, widziałem to na reklamach, jak to fajnie pod wodą pracuje i tak dalej. Dlatego kupiłem je tylko dlatego, że zobaczyłem te ruchy. Te ruchy mnie tak zainspirowały, że, no, mówię, zobaczymy, co z tego wyniknie. Z samej ciekawości. A jak czy to będzie działało, czy nie, czy to jest coś fajnego, czy nie, to na pewno dowiecie się w późniejszym czasie. W każdym razie tak mniej więcej to wygląda. Będziecie widzieli, że takie przynęty bioniczne jest bardzo miękka. Ja zresztą pomyślę jeszcze nad innym zastosowaniem na niej, bo być może ona by się też bardzo fajnie sprawdzać na dropshocie. No, no ale to zobaczymy wszystko w późniejszym czasie. Na razie, kochani, to byłoby na tyle. Powiem szczerze, że ta sytuacja na Ukrainie mnie rozbija, także no, zastanawiałem się, czy wrzucać ten filmik, ale no mówię, no życie toczy się dalej, wszystko. W każdym razie dla kolegów, którzy mieszkają w okolicach, chciałem powiedzieć, moja żona prowadzi sklep w branży i cały czas prowadzimy zbiórkę pomocy dla Ukrainy. Jeżeli ktoś jest chętny, bardzo chętnie zapraszamy. Potrzebne są wszelkiego rodzaju, no głównie odzieży dla dorosłych nie potrzeba, kochani. Jest tego tam wpływ, tego co nam wiadomo. Medykamenty, koce termiczne, środki różnego rodzaju przeciwbólowe i tak dalej.
I dla dzieci. Wszystko co dla dzieci, jakieś kaszki, nie kaszki, żywność długoterminowa, jakieś pampersy, tego typu rzeczy są potrzebne. One idą bezpośrednio, kochani, na Ukrainę. Cały czas jesteśmy już, jeden transport wysłaliśmy, zbieramy dalej do przyszłego piątku. Także koledzy, którzy są tu w okolicach Osnabrück i tak dalej, tu w polskim sklepie, jeszcze do tego piątku cały czas prowadzimy zbiórkę. Także jakby co to chętnych zapraszam, kochani. No, a tak to byłoby dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was, kochani, do następnego i niech Bóg będzie z Wami, kochani. I wszystkim spokoju życzę. Na razie.